Drużyna polska przyjechała w składzie Michał Chmela, Michał Gawłowski, Piotr Szczepanik i Mariusz Zieliński. Rozgrywany w Kasablance mecz decydował o awansie jednego z tych zespołów do pierwszej grupy euroafrykańskiej. Na kortach w Kasablance nasi reprezentanci mieli zmierzyć się z zawodnikami notowanymi w okolicach pierwszej pięćdziesiątki listy ATP. Hicham Arazi i Karim Alami są tenisistami, którzy mają w swoim dorobku zwycięstwa nad zawodnikami z pierwszej piątki, czyli super elity światowego tenisa. Od lektury tej listy można dostać gęsiej skórki. Tym bardziej, że Chmela notowany jest w okolicach miejsca 500, a Gawłowski pod koniec światowego 1000. W polskiej drużynie Davis Cupowej nie czuło się jednak wielkiej nerwowości. Michał Chmela i Michał Gawłowski to zawodnicy, którzy na arenie międzynarodowej mają już pewne obycie. A poza tym niemal stuprocentowymi faworytami byli Marokańczycy, więc odpowiedzialność naszych zawodników za wynik była nieco mniejsza. Wygraliśmy dwa pierwsze mecze z Łotwą i z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Nie były to łatwe mecze. I zdajemy sobie sprawę, że biorąc pod uwagę rankingi zawodników marokańskich, nie jesteśmy faworytami w tym meczu. Zarówno Michał Gawłowski, jak i Michał Chmela grywali już z zawodnikami z pierwszej setki światowej. A przypomnę na przykład Michał Gawłowski kilka lat temu wygrał z Dominikiem Chrybatym, który w tamtym okresie był bodajże 50-60 na listach światowych. My dysponujemy zawodnikami, Bartek Dąbrowski, Michał Gawłowski, którzy no, gdzieś tam są na listach światowych, ale no, nie są w czołówce. I wydaje mi się, że tymi pojedynkami no, one tutaj pokażą, w którym miejscu aktualnie się znajdujemy. Na sąsiednim korcie rozgrzewał się w tym czasie przeciwnik Michała Gawłowskiego w pierwszym meczu, Hicham Arazi. Zawodnik, którego marokańskie dzieci darzą sympatią graniczącą z uwielbieniem. Rozgrzewkę prowadził nowy kapitan reprezentacji Maroka, Amin Kadiri. Araziemu bez widocznego uwielbienia, ale z uwagą przyglądał się również świeżo upieczony mistrz Polski Mariusz Zieliński. Pomimo tego, że teoretycznie jesteśmy skazani na porażkę, spróbujemy pokazać się z dobrej strony. Myślę, że na pewno będzie walka, a co do wyniku okaże się po meczu. Jestem bardzo zadowolony, że w końcu udało mi się po tylu latach awansować do reprezentacji, że tak powiem. I wcale mi nie przeszkadza rola rezerwowego, wolę, mogę poczekać na swoją kolej. Pojawił się także na kortach najwyżej obecnie notowany tenisista marokański El Ayanoui. Ale wpadł tylko towarzysko, bo wiadomo było, że z powodu kontuzji nie zagra. Wszystko było odświętnie przygotowane w oczekiwaniu, choć nikt tego wprost nie mówił, na zwycięstwo gospodarzy. Rozgrywki w Pucharze Davisa tradycyjnie rozpoczynają się w piątek. W pierwszym singlu zmierzyli się Arazi i Gawłowski. Marokańczyk łatwo wygrywa pierwszego seta 6-2, drugiego 6-1, a w trzecim secie przystanie 2-1 serwuje Gawłowski. Po tym asie Gawłowski obejmuje prowadzenie 30-0, ale tego dnia, zresztą w całym meczu, serwis Michałowi Gawłowskiemu nie bardzo siedział. W tej fazie spotkania Gawłowski gra już nieco swobodniej. Dochodził do siatki, ale często też bywał srogo przez Araziego karany. O właśnie, tu jeszcze jeden nieudany serwis. To deprymuje, a poza tym ośmiela przeciwnika. A przeciwnik przecież nie byle jaki. Tak często bywało. Gawłowski biegał z jednej strony kortu na drugą i bronił się przed potężnymi uderzeniami Araziego.
No właśnie, proszę spojrzeć na tę ewolucję, którą tam z rakietą wyczynia. Raz i bardzo często tak robił. Raz pozwolił sobie nawet rzucić rakietą o ziemię. Natychmiast został ukarany ostrzeżeniem. 40-30 po tym nieudanym dropshocie Araziego prowadzi Gawłowski. Znowu kiepski serwis. Gawłowski wyrzuca i jest po 40. Mecze w Pucharze Davisa rozgrywane są systemem no ed, czyli bez przewag. Przy stanie 40-40 w gemie o zwycięstwie decyduje jedna piłka, z tym, że odbierający wybiera stronę, na którą będzie serw. W tym wypadku Arazi wybrał swój forehand, bo przecież jest leworęczny. I po tej fantastycznej akcji biega leciutko po korcie, wygrywa tego gema i robi się w tym trzecim secie 3-1 dla Araziego. Nic wielkiego przez chwilę się nie działo, ale później Gawłowski jakoś się połapał, zaczął grać o wiele lepiej i wyciągnął w tym secie na 6-6. Rozpoczął się tiebreak, w którym w tej chwili mamy po 3. Po 3 w tiebreaku trzeciego seta i Gawłowski serwuje. No, tutaj przytomnie się zachował, szczęśliwie poszedł do siatki, bo to minięcie Araziego było, jak Państwo widzieli, częściowo tylko udane. No i Michał obejmuje prowadzenie 4-3, ale dwa serwisy Araziego. No i Araziemu zdarza się popsuć pierwszy serwis, na szczęście dla Michała. Po tym fantastycznym dropshocie jest 4-4. Bardzo pasjonująca była końcówka tego trzeciego seta. Po dobrym serwisie Araziego, jak Państwo widzą, robi się 5-4 dla Maroka w tym tiebreaku, ale dwa serwy ma teraz Michał. Tym razem szczęśliwe rozwiązanie, ale trzeba oddać Michałowi, że zauważył to wyjście Araziego do siatki. Próbował go tutaj minąć i zaskoczył nieco renomowanego przeciwnika. Po 5. Tutaj sędzia wywołał out, ale Arazi podszedł, sprawdził ten ślad, zamazał go, dając tym samym do zrozumienia, że uznaje tę piłkę za dobrą, bo był bliżej i zauważył, że ślad dotykał jednak linii. W związku z tym sędzia musi tę piłkę powtórzyć. Brawa dla Michała, zaatakował odważnie i wymusił na Arazim ten błąd. 6-5 i ogromna szansa przed Michałem, żeby zapisać się w annałach naszego przynajmniej tenisa takim zwycięstwem w jednym chociaż secie nad przeciwnikiem notowanym przecież w pierwszej 50. Ładny atak Araziego, ale troszeczkę bez przekonania poszedł Marokańczyk do tej siatki. Michał to świetnie wykorzystał, no i wygrywa tiebreaka. Potem było już jednak nieco gorzej i w trzecim secie uległ Marokańczykowi 3-6, tak więc 2-6, 1-6, 7-6 i 3-6.
Początek był troszeczkę słabszy, jednak byłem troszeczkę spięty, poza tym on grał dosyć szybko. Jestem szczerze mówiąc nieprzyzwyczajony do grania z ludźmi z pierwszej setki. Wynika to z tego, że mało się gra w turniej międzynarodowych rangi ATP. Ale później było lepiej. W czwartym secie zabrakło troszeczkę szczęścia w tych ważnych momentach przy przewagach i myślę, że to już ustawiło cały mecz, bo wygrywając czwartego seta myślę, że gra byłaby otwarta, a widziałem, że on już się dosyć bardzo denerwował. Myślę, że brakowało trochę przygotowania fizycznego jednak. Ostatnio borykałem się z kontuzjami i to wychodzi od dobrego tygodnia wychodzi i skurcze mnie łapią i po prostu fizycznie nie jestem do końca przygotowany. Nie wyglądasz na bardzo zdziwionego, zaskoczonego wynikiem tego pierwszego meczu. Nie, ale właściwie w meczach Pucharu Davisa zdarzają się niespodzianki. Grasz z przeciwnikami, których nie znasz, a oni z kolei ciebie bardzo dobrze znają. Znają wszystkie twoje wady, wszystkie gorsze uderzenia. Pierwszy raz grałem z tym zawodnikiem. Zagrał bardzo dobrze, szczególnie w tym trzecim secie, pod koniec trzeciego seta. No to była ogromna niespodzianka dla wszystkich. Tak, to była również niespodzianka dla mnie, ale w tym okresie zagrał naprawdę dobrze. Ja w tej chwili jestem w fazie zmiany nieco mojego stylu gry. Chcę więcej chodzić do siatki, także w tym meczu miałem szansę na wypróbowanie nowych wariantów. Byłeś notowany znacznie wyżej niż teraz. Od czego to zależy, że zawodnicy raz są wyżej, raz niżej? Czy to znaczy, że zawodnik nie jest w stanie utrzymać fizycznej formy cały czas? Nie, to nie jest tylko kwestia fizyczna. W moim przypadku to są kwestie mentalne po prostu. Ja na korcie czasem wariuję, robię jakieś dziwne rzeczy. Dlatego później tracę wiele z jakości mojej gry. Zaczynam przegrywać, ale pracuję nad tym, mam nadzieję, że z upływem lat będę coraz bardziej dojrzały i spokojny na korcie. Jako następni na korcie centralnym pojawili się Michał Chmela i urodzony w Casablance Karim Alami. Świetnie przygotowany fizycznie Alami gonił Chmele niemiłosiernie, wygrywając dwa pierwsze sety pewnie 6-3, 6-3. Oto gem serwisowy Chmeli przystanie 1-0 dla Alamiego w trzecim secie. Doskonały serwis Michała zaskoczył tutaj Alamiego zupełnie. I tu znowu doskonała akcja, za którą Michał zebrał brawa przy otwartej kurtynie. Można to tak potocznie nazwać. Tak, świetny gem w wykonaniu Michała. Inne nie były aż tak dobre. To kolejny fragment tego spotkania. Jest 5-3 dla Alamiego i Alami serwuje. 15-0. Serwował w całym spotkaniu, bardzo dobrze. Może z wyjątkiem debla, kiedy tam troszeczkę zawodził. O tutaj zagranie, które byłoby ozdobą wielu turniejów wielkoszlemowych. 30-0 dla Alamiego, który w tym momencie gra już z ogromną swobodą. Gra przed swoimi, gra z ogromną, wypracowaną już przewagą. 40-0. No a tu publiczność daje znać o sobie. Alami to jest właśnie ten ich miejscowy, własny, ukochany zawodnik.
No i ze swojego ulubionego backhandu Michał niestety psuje. 3-6, 3-6, 3-6. Chyba był najlepiej przygotowany do meczu zawodnik, jakim kiedykolwiek grałem. Znakomicie się poruszał, grał bardzo mocno. Przez cały czas praktycznie był tą stroną atakującą, agresywną. Jedynie przy swoich serwisach byłem w stanie przejść do ataku przy jego podaniu, bo bardzo ciężkie, sterował bardzo mocno i dokładnie. A co złożyło się na taki wynik? Na pewno grał pewniej niż ja grałem. W pewnych momentach, w których wydawało się, że mogłem się zapaść na taką poważniejszą grę, przy powiedzmy 3-4 czy przy 5-3, no on zagrywał tą piłkę trochę pewniej niż ja i jego obycie i ogranie się no, na pewno wychodziło tutaj na jaw. Gramy u siebie, gramy na swoich ziemnych kortach. Jesteśmy w tej chwili naprawdę dosyć silnym zespołem. Mamy trzech graczy notowanych w pierwszej, powiedzmy, 60. Maroko jest w tej chwili krajem numer jeden w Afryce, jeżeli chodzi o tenis. Mamy tych trzech świetnych zawodników. It's pretty good and we're happy about it. Wydaje mi się, że wszystko idzie dobrze i mam nadzieję, że daleko zajdziemy w tych rozgrywkach. Dlaczego ciągle jesteście w tej drugiej grupie euroafrykańskiej, mając taki potencjał? To jest kwestia organizacyjna. Mamy pewne kłopoty z naszym związkiem tenisowym. Gdy ja grałem, to Arazi albo Ainaoui nie mogli lub byli kontuzjowani. W ubiegłym roku znowu Arazi grał z Białorusią. Ja byłem kontuzjowany. Tak się to układało. Ale teraz doszliśmy do porozumienia i zdecydowaliśmy, że będziemy grać Davis Cup dla swojego kraju. Zawsze w sobotę przed meczem deblowym organizowane jest oficjalne otwarcie. W Casablance wszystko odbyło się zgodnie z wieloletnią tradycją rozgrywek pucharowych. Wielkim wydarzeniem uroczystości otwarcia było pojawienie się prawdziwego bohatera narodowego Maroka, El Gerusha, rekordzisty i mistrza świata w biegu na 1500 metrów. No i mecz deblowy. Cicha szansa Polaków na zdobycie choćby jednego punktu w tym spotkaniu z Marokiem. Rozpoczęło się dobrze, Polacy przełamali Marokańczyków, objęli prowadzenie 2-0, ale ostatecznie pierwszego seta przegrali 3-6. W drugim secie objęli prowadzenie 6-5 i pojawiła się realna szansa na zwycięstwo. No ale akurat w tym gemie zaczął serwować alami. Serwował alami, a on akurat serwuje bardzo dobrze. Już jest 40-0 dla Marokańczyków. No i kolejna bomba w wykonaniu Alamiego i mamy w drugim secie po 6. Serwuje Michał Chmela. Wzorowa akcja w wykonaniu studenta Louisiana State University, a to Arazi. I świetne zagranie Gawłowskiego właściwie tam za słupkiem. Kończy tutaj bardzo ładnie Chmela i 2-0 w tiebreaku. Proszę zobaczyć, co tam Arazi wyczynia z tą rakietą. Potem niestety było już gorzej. Zrobiło się po 4 i w tym momencie serwuje Michał Chmela.
Pierwszy serwis niestety nie wchodzi, a o znaczeniu serwisu, zwłaszcza w deblu, nie muszę nikogo przekonywać. Nie, tutaj Michał psuje w właściwie bardzo oczywistej, łatwej sytuacji. 4-5. A na dodatek złego serwuje Arazi. Zresztą którykolwiek z nich by nie serwował, to jest zawsze bardzo niebezpieczne. Ładny, wyrzucający serwis. Bardzo pięknie serwuje ten niewysoki przecież zawodnik. I 6-4 Maroko. Kolejny świetny serwis Araziego i Alami mógł się przed własną publicznością pochwalić super z meczem. Trzeciego seta Marokańczycy wygrywają już łatwo 6-1 i tym samym cały mecz 6-3, 7, 6-4 w tiebreaku i 6-1. Po meczu deblowym część ekipy polskiej przyjęta została przez konsula generalnego w Kasablance, pana Jarosława Krystyniaka. Zapalonego zresztą tenisistę amatora na tym meczu deblowym bardzo gorąco dopingował naszych zawodników. Przeciwników mieliśmy bardzo poważnych. Zawodnicy marokańscy, którzy tutaj wystąpili w tym meczu, należą do pierwszej klasy, pierwszorzędnie grają i sama atmosfera meczu, przyjęcie naszej ekipy przez Marokańczyków było zgodnie z ich tradycją. Bardzo życzliwe i z dużym zadowoleniem mieli okazję spotkać się z ekipą polską. W trzecim i ostatnim dniu meczu swoją szansę otrzymali rezerwowi. Piotr Szczepanik miał zagrać zaraz. Do meczu, tak jak wszystkich zawodników, przygotowywał go lekarz drużyny Adrian Rymarczyk, ordynujący jak zwykle oprócz masażu różne wzmacniające mikstury. Wszystko oczywiście w ramach obowiązujących przepisów. Szczepanik przegrał pierwszego seta 2-6, ale nie wyglądał na człowieka, który przeżywa jakieś kompleksy. Walczył dosyć dzielnie, wiele gemów miał na równowagi, ale te właśnie rozstrzygające piłki niestety przegrywał. Tutaj przy stanie 1-5 w drugim secie serwuje i radzi sobie zupełnie znośnie. Teraz pięknie przelobował Araziego. Nieudany serwis, to już drugi nieudany serwis, no i niestety 40-15. No i w sytuacji, która wydawała się oczywista, Szczepanik pakuje piłkę w siatkę, 40-30, robi się niebezpiecznie, ale tutaj na szczęście Arazi wyrzuca piłkę. Kolejnego gema wygrywa jednak zupełnie łatwo i cały mecz 6-2, 6-2. Miałem wielką tremę. Przeciwnik mnie rozrzucał trudnymi piłkami i bardzo dobrze serwował. No i forehand generalnie. Bardzo szybki, pasowany pod samą linię. W ostatnim spotkaniu mistrz Polski Mariusz Zieliński spotkał się z zawodnikiem Munirem El Arejem. Zawodnikiem notowanym w okolicach 450 miejsca ATP. Zieliński słynie z tego, że świetnie biega i rzeczywiście w tym meczu poruszał się na korcie lekko pierwszego seta. Przegrał dość pechowo 5-7. W drugim jest 5-2 dla Areża, ale Zieliński nie wydaje się być zrezygnowany, wręcz przeciwnie, rusza co chwilę do ataku i wymusza na Areżu błędy. Już jest w tej chwili 0-40. No i po tym niezbyt precyzyjnie bitym backhandzie
15:40. Znowu prosty błąd Mariusza, nie wiadomo dlaczego tak się śpieszył. 30:40. Po 40 i znowu ta sytuacja no ed, czyli jedna decydująca piłka. Oto ona. Piękny lob Mariusza, ale proszę spojrzeć jak biega Marokańczyk. Na szczęście dla Mariusza wyrzuca. 5-3, ale ostatecznie cały mecz Marokańczyk wygrywa 7-5, 7-5. Szkoda, że się nie udało zdobyć tego honorowego punktu. Prowadziłem w pierwszym secie 3-0. Miałem 3-1 przewagę na 4-1, ale mój przeciwnik, nie wiem, zdołał przycisnąć troszeczkę, przyspieszył i wytrzymał lepiej kondycyjnie ten mecz i trochę miał więcej szczęścia w końcówkach. To jest moje pierwsze spotkanie dewiskapowe. Mój przeciwnik jest notowany na listach ATP. Ja jeszcze nie gram tych turniej. Zobaczyliśmy, jaka jest różnica między zawodnikami, którzy grają na co dzień w tych wielkich turniejach, światowych turniejach. Są w pierwszej setce. No, nie ukrywam, że jest tutaj różnica na pewno co najmniej klasy. W tych meczach widzieliśmy, nasi starali się naprawdę ambitnie grać i tutaj chciałbym im serdecznie podziękować, bo wydaje mi się, że zrobili wszystko, co aktualnie było możliwe na ich aktualne możliwości. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo awansujemy do grupy pierwszej, tam mamy jeden wolny los, rozegramy dwa mecze i mamy realną szansę dostać się do grupy światowej, a to był mój cel. To wstyd, że mając takich trzech zawodników, nie jesteśmy jeszcze w grupie światowej. Teraz będziemy w grupie światowej i chcemy tam narozrabiać. Kiedyś, w przyszłości, być może będziemy mieli podobne powody do radości, ale na ten moment...